Niewiele budowli na świecie wzbudza takie zainteresowanie jak piramidy w Gizie. Wokół tych konstrukcji narosło mnóstwo rozmaitych teorii. Niektóre prawdziwe, inne mijające się z prawdą, a jeszcze inne nie do końca potwierdzone. Zerknijmy zatem bliżej na teorię korelacji Oriona. Zanim przejdziemy do teorii korelacji Oriona, najpierw musimy krótko opisać piramidy w Gizie. Piramidy znajdują się na płaskowyżu w Gizie tuż obok stolicy Egiptu, Kairu. Choć w skład kompleksu piramid wchodzi wiele budowli, to uwaga zawsze koncentruje się na trzech największych piramidach. W Polsce znamy je jako piramida Cheopsa, piramida Chefrena oraz piramida Mykerinosa. Nazwy te zostały nadane na cześć imion trzech egipskich faraonów. Warto jednak pamiętać, że te znane nam imiona faraonów są wyłącznie schelenizowaną wersją. Oryginalne egipskie imię Cheopsa brzmi Chufu, Chefrena Chafre, a Mykerinosa Menkaure. Zdaniem egiptologów trzy piramidy zostały wybudowane z rozkazu tych właśnie trzech faraonów, którzy byli władcami starożytnego Egiptu z IV dynastii. Budowle miały zostać zniesione pomiędzy 2570 a 2510 rokiem przed naszą erą. Obiekty zostały zbudowane z bloków kamiennych z wapienia oraz granitu. Piramida Mykerinosa jest najmniejsza. Oryginalnie miała 65 metrów wysokości, obecnie wznosi się na wysokość 61 metrów. Długość boków podstawy wynosi 108 metrów, a kąt nachylenia ścian 51 stopni. Piramida Chefrena pierwotnie miała aż 143,5 metra wysokości. Obecnie w wyniku naturalnych procesów starzenia budowla ma 136 metrów wysokości. Długość boków podstawy to 215 metrów, a kąt nachylenia ścian to 53 stopnie. Ta konstrukcja to druga najwyższa piramida w historii, ustępująca jedynie sąsiedniej piramidzie Cheopsa, znanej też jako Wielka Piramida. Pierwotnie wysokość piramidy wynosiła prawie 147 metrów. Jednak w wyniku utraty piramidionu oraz erozji obecnie liczy niespełna 139 metrów. Boki podstawy Wielkiej Piramidy mają długość 230 metrów, a kąt nachylenia ścian to 51 stopni. Boki wszystkich trzech piramid w Gizie były astronomicznie zorientowane na północ, południe i wschód-zachód. Piramidy zostały zbudowane obok siebie. Niewątpliwie te trzy budowle są prawdziwym cudem inżynierii. Tuż po wybudowaniu piramidy były białe. Ściany piramid zostały bowiem obłożone licówką z polerowanego białego wapienia. W tej wypolerowanej powierzchni odbijały się promienie słoneczne, sprawiając, że piramidy lśniły niczym diament. Zastanówmy się zatem nad tym, dlaczego właściwie zbudowano te ogromne konstrukcje. Zdaniem egiptologów budowa trwała latami, a sama tylko piramida Cheopsa była budowana przez 20 lat. Egiptolodzy uważają, że piramidy w Gizie zostały zbudowane po to, aby pomieścić szczątki zmarłych faraonów. Egipcjanie uważali, że część ducha faraona, zwana jego Ka, pozostawała przy jego zwłokach. Aby były faraon mógł pełnić nowe obowiązki króla umarłych, konieczna była odpowiednia pielęgnacja szczątków. Teoretycznie piramida służyła nie tylko jako grobowiec faraona, ale także jako dół do przechowywania różnych przedmiotów, których potrzebowałby w zaświatach. Mieszkańcy starożytnego Egiptu wierzyli, że śmierć na ziemi była początkiem podróży do następnego świata. Zabalsamowane ciało króla było pogrzebane pod lub w piramidzie, aby je chronić i umożliwić jego transformację i wniebowstąpienie w zaświaty. Wszystkie trzy piramidy mają w środku duże komory grobowe. W komorach odnaleziono sarkofagi. Często mówi się o tym, i zapewne nieraz o tym słyszeliście, że w żadnej z trzech piramid nigdy nie odnaleziono mumii faraona. Faktycznie sarkofag w piramidzie Cheopsa okazał się być pusty. Zdaniem egiptologów mumia i inne kosztowności zostały wykradzione przez rabusiów. Z kolei sarkofag w piramidzie Chefrena zawierał wyłącznie kości zwierzęcia, prawdopodobnie byka. W 1837 roku Howard Wise odkrył w górnej komorze w piramidzie Mykerinosa pozostałości drewnianej trumny antropoidalnej z wyrytym imieniem Mykerinosa zawierającej ludzkie kości. Obecnie uważa się jednak, że była to zastępcza trumna.
Datowanie radiowęglowe kości ustaliło, że mają one mniej niż 2000 lat. Głębiej w piramidzie Wise natknął się na bazaltowy sarkofag opisany jako piękny i bogaty w szczegóły. Niestety sarkofag ten znajduje się obecnie na dnie Morza Śródziemnego, ponieważ 13 października 1838 roku zatonął wraz ze statkiem płynącym do Europy. W powszechnej opinii egiptologów trzy piramidy w Gizie zostały wybudowane jako grobowce dla Cheopsa, Chefrena oraz Mekerinosa. Brak mumii, zagadkowe komory i szyby oraz niezwykła precyzja budowy sprawiają jednak, że od wielu lat pojawiają się także inne teorie dotyczące budowy tych piramid. Jedną z nich jest teoria korelacji Oriona. Ta teoria zakłada, że istnieje korelacja pomiędzy położeniem trzech największych piramid kompleksu w Gizie a pasem Oriona w konstelacji Oriona. Teoria zakłada, że ta korelacja była zamierzona przez pierwotnych budowniczych kompleksu piramid w Gizie. Orion to 26. co do wielkości konstelacja położona w obszarze równika niebieskiego. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem wynosi około 120. Trzy ułożone w jednej linii jasne gwiazdy tworzące asteryzm, tzw. pas Oriona, wskazują Syriusza na południowym wschodzie i Aldebarana na północnym zachodzie. Te gwiazdy to Mintaka, Alnilam i Alnitak. Gwiazdy te to błękitne, nadolbrzymy, gorętsze i masywniejsze od Słońca. Mintaka jest gwiazdą wielokrotną, Alnilam jest błękitnym nadolbrzymem, a Alnitak jest gwiazdą potrójną. Gwiazdy powstały w obłoku molekularnym w Orionie. Gwiazdy pasa Oriona widziane z Ziemi są ustawione prawie w jednej linii. Gwiazdy Oriona były kojarzone przez starożytnych Egipcjan z Ozyrysem, bogiem odrodzenia i życia pozagrobowego. Teoria korelacji Oriona została po raz pierwszy opublikowana w 1989 roku w czasopiśmie Dyskusje w Egiptologii. Autorem teorii jest Robert Bouval, inżynier urodzony w Egipcie, od lat zafascynowany egiptologią. Otóż pewnej nocy w 1983 roku Bouval, pracując w Arabii Saudyjskiej, zabrał swoją rodzinę oraz rodzinę przyjaciela na wydmy arabskiej pustyni na wyprawę kempingową. W pewnej chwili jego przyjaciel wskazał konstelację Oriona i wspomniał, że Mintaka, najbardziej wysunięta na zachód z gwiazd tworzących pas Oriona, była nieco odsunięta od innych. Następnie Bouval dokonał połączenia pomiędzy układem trzech głównych gwiazd w pasie Oriona a układem trzech głównych piramid na nekropolii w Gizie. Koncepcja została rozwinięta i nagłośniona przez Bouvala w 1994 roku, kiedy to we współpracy z Adrianem Gilbertem opublikował książkę Tajemnica Oriona, polski tytuł Piramidy Brama do Gwiazd. Teoria korelacji Oriona była także przedmiotem filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez BBC w 1994 roku o tytule Wielka Piramida Brama do Gwiazd. Rok później angielski pisarz Graham Hancock opublikował książkę Ślady Palców Bogów, w której, przytaczając opowieści oraz budowle z Egiptu czy Peru, a także legendę o Atlantydzie, postulował, że wszystkie cywilizacje na Ziemi mają pochodzić od jednej wspólnej matki kultur. Miała to być rozwinięta prehistoryczna cywilizacja, która uległa zagładzie w ogólnoświatowym kataklizmie w około 10500 roku przed naszą erą. W 1996 roku Hancock, zafascynowany teorią Bouvala, opublikował wraz z nim książkę Strażnik Tajemnic. Publikacje Bouvala oraz Hancocka na nowo wzbudziły zainteresowanie opinii publicznej tajemnicami starożytnego Egiptu. Bouval oraz Hancock twierdzili, że względne pozycje trzech głównych piramid na płaskowyżu w Gizie były skorelowane ze względnymi położeniami trzech gwiazd w konstelacji Oriona, które tworzą pas Oriona, tak jak te gwiazdy pojawiały się w około 10500 roku przed naszą erą. Ich początkowe pomysły dotyczące korelacji piramid w Gizie z Orionem następnie zostały połączone z spekulacjami na temat wieku Wielkiego Sfinksa. Kiedyś na kanale omawialiśmy problemy związane z datowaniem Sfinksa, m.in. ślady erozji od wody deszczowej, które mogłyby wskazywać na to, że Sfinks został zbudowany tysiące lat wcześniej, kiedy w Gizie panował inny klimat. Według prac Hancocka oraz Bouvala Wielki Sfinks został zbudowany w około 10500 roku przed naszą erą, a jego kształt lwa ma się odnosić do konstelacji lwa.
Sfinks miał wyobrażać lwa, który w dniu równonocy wiosennej oglądał wschód słońca na tle swojego niebieskiego odpowiednika węża lwa. Po obliczeniach związanych z precesyjnym ruchem osi obrotu Ziemi, obaj badacze wskazali, że piramidy oraz Sfinks odzwierciedlałyby niebo z czasów około 10 500 roku przed naszą erą. Orientacja i rozmieszczenie Sfinksa, piramid w Gizie oraz Nilu względem siebie na Ziemi jest przedstawiane jako dokładne odbicie lub mapa odpowiednio konstelacji Lwa, Oriona, w szczególności Pasa Oriona oraz Drogi Mlecznej, tak jak wyglądały w momencie wschodu Słońca w wiosenną równonoc podczas astronomicznej ery Lwa. Jak we wszystkich epokach precesyjnych był to okres 2160 lat. Ogólnie oblicza się, że wypadł on pomiędzy datami kalendarza gregoriańskiego od 10970 do 8810 roku przed naszą erą. Aluzje do tych dat były znaczące dla Hancocka, ponieważ jest to epoka, której autor starał się przypisać istnienie zaawansowanej cywilizacji matki. Hancock oraz Buval uważali, że w tej epoce kąty między trzema gwiazdami pasa Oriona i horyzontem były dokładnie dopasowane do kątów pomiędzy trzema głównymi piramidami w Gizie. Kompleks z Gizy miałby być zatem gigantyczną mapą nieba. Teoria korelacji Oriona stała się bardzo popularna, a sprawą zainteresowali się egiptolodzy oraz astronomowie. Egiptolodzy zabrali głos, zwracając uwagę, że dostępne dowody wskazują na to, że piramidy zostały zbudowane w okresie IV dynastii od 2570 do 2510 roku przed naszą erą, podczas gdy dokładna data powstania Wielkiego Sfinksa jest nadal niejasna. Do dziś wiele osób uważa, że piramidy w Gizie miałyby zostać zbudowane w około 10500 roku przed naszą erą. Jednak Graham Hancock nie kwestionował datowania istniejących obecnie piramid. Zamiast tego twierdził, że mogły one być architektoniczną ewolucją miejsc, których pochodzenie i znaczenie kulturowe sięgałoby około 8000 lat wcześniej, ponieważ teoria korelacji Oriona zakłada, że są zorientowane w taki sposób. Teorią zainteresował się dwóch astronomów: Ed Crabb z obserwatorium Griffey w Los Angeles oraz Tony Farrell z Uniwersytetu w Kapsztadzie w RPA. Farrell napisał publikację pod tytułem Precesja i układ piramid starożytnego Egiptu. Obaj astronomowie byli krytyczni wobec powiązania piramid z Gizy z pasem Oriona. Korzystając ze sprzętu z planetarium, Crabb i Farrell niezależnie zbadali kąt pomiędzy zorientowaniem pasa Oriona a północą w epoce cytowanej przez Hancocka i Buvala. Ten kąt różni się od punktu obserwowanego dzisiaj lub w 3000 roku przed naszą erą z powodu precesji równonocy. Astronomowie odkryli, że kąt nieco różni się od idealnego dopasowania, o którym wspominali Buvall oraz Hancock w teorii konstelacji Oriona. Szacunki astronomów wskazują na 47 do nawet 50 stopni w porównaniu do kąta 38 stopni utworzonego przez piramidy. Różnica jest zatem całkiem spora, choć w dalszym ciągu układ piramid bardzo przypomina układ gwiazd w pasie Oriona. Astronomowie zauważyli także, że jeśli Sfinks miałby reprezentować konstelację Lwa, to powinien znajdować się po przeciwnej stronie Nilu, czyli Drogi Mlecznej, od piramid, czyli od Oriona. Dodali także, że zodiaki pochodzą z Mezopotamii i były nieznane w Egipcie aż do późniejszej epoki grecko-rzymskiej. Ich zdaniem trudno założyć, aby Egipcjanie dostrzegali w gwiazdozbiorach takie same postaci czy symbole jak Sumerowie czy Babilończycy. Stąd też Egipcjanie nie musieli dopatrywać się lwa w konstelacji znanej jako konstelacja Lwa. Astronomowie zwrócili także uwagę na to, że koryto Nilu, które miał być symbolicznym przedstawieniem naszej galaktyki, 12500 lat temu mogło się znajdować w zupełnie innym miejscu niż obecnie. Co więcej, astronomowie wskazali, że lekko wygięta linia utworzona przez trzy piramidy była odchylona w kierunku północnym, podczas gdy niewielkie załamanie w linii pasa Oriona było zdeformowane na południu. Zdaniem Crabba to istotna sprawa, ponieważ aby dopasować je do siebie, jedna lub druga z nich musiałaby być odwrócona do góry nogami. W istocie to właśnie zostało zrobione w oryginalnej książce Bawala i Gilberta Piramidy Brama do Gwiazd, która porównuje obrazy piramid i pasa Oriona bez ujawnienia, że mapa piramid została odwrócona. Astronom powtórzył ten argument w dokumencie BBC z 1999 roku o tytule Atlantyda odrodzona.
Był to krytyczny film dokumentalny, w którym przetestowano pomysły Bowala i Hancocka. Bowal i Hancock złożyli następnie skargę do Komisji do Spraw Standardów Nadawania, że w filmie zostali niesprawiedliwie potraktowani, wymieniając aż 10 podpunktów. W listopadzie 2000 roku odbyło się przesłuchanie, po którym komisja orzekła na korzyść twórców filmu dokumentalnego w sprawie wszystkich skarg wniesionych przez Hancocka i Bowala z wyjątkiem jednej. Komisja stwierdziła, że Hancock i Bowal zostali potraktowani niesprawiedliwie, w związku z tym, że pominięto ich argument obalający sprawę odwróconego układu gwiazd. BBC nie była co prawda zobowiązana do zrobienia niczego więcej niż wygłoszenia przeprosin za pojedynczy punkt niesprawiedliwości, jednak podjęła decyzję o zmodyfikowaniu sekwencji Oriona, aby wykazać, że ogólny argument filmu pozostał nienaruszony. Telewizja BBC zaoferowała emisję poprawionej wersji filmu dokumentalnego, co zostało przyjęte z zadowoleniem przez Hancocka i Bowala. Dokument został raz jeszcze wyemitowany jako Atlantyda odrodzona ponownie 14 grudnia 2000 roku. Hancock i Bowal przedstawili tam swoje kontrargumenty, wskazując, że starożytni Egipcjanie powiązali piramidy z trzema gwiazdami pasa Oriona. Hancock i Bowal odrzucili analizę Krapa, wskazując, że Oriona można zobaczyć tylko patrząc w kierunku południowym. W filmie znalazł się fragment mówiący o tym, że jeśli wybierzemy moment, w którym Orion znajduje się w najwyższym punkcie nieba, patrząc na południe wysoko nad piramidami, widoczna jest zgodność, a pogląd Bowala i Hancocka wydaje się przekonujący. Hancock dodawał, że nie było innego sposobu, aby je odzwierciedlić, z wyjątkiem sposobu, w jaki piramidy znajdują się dzisiaj na Ziemi. Narrator BBC potwierdził kontrargumenty Bowala i Hancocka, przyznając im rację. Jednak Ed Crabb, nie dając za wygraną, zwrócił uwagę na to, że piramidy są skierowane dokładnie na północ, południe, wschód i zachód. To oznacza, że Egipcjanie, budując i układając piramidy, wiedzieli, gdzie jest północ i mogli doskonale odzwierciedlić pas Oriona. Problematyczny pozostaje także kąt. O ile argument z odwróceniem układu gwiazd do góry nogami można zaakceptować, o tyle tutaj różnica według astronomów wynosi około 9 stopni. Hancock oraz Bowal kwestionują tak dużą różnicę w rozmiarze, powołując się na własne symulacje komputerowe. Obaj akceptują jednak, że faktycznie istnieje tam rozbieżność kilku stopni i kąt na płaskowyżu w Gizie nie jest odzwierciedlony idealnie. Zwrócili jednak uwagę na to, że budowle z Gizy to dzieło sztuki symbolicznej i religijnej. Pozycje głównych piramid mają odpowiadać pozycjom gwiazd pasa Oriona w granicach błędu pomiarów astrometrycznych z tamtej epoki. Obaj astronomowie przyznali, że pozostają nieprzekonani, konkludując, że argumenty za korelacją trzech piramid w Gizie z trzema gwiazdami w pasie Oriona są bardzo wątłe. Astronomowie zwrócili jednak uwagę na inne powiązanie z pasem Oriona. Otóż piramida Cheopsa zawiera cztery gwiezdne szyby, które w 2550 roku przed naszą erą wskazywały kolejno na Tuban, Syriusza, Kochab i właśnie na pas Oriona. Tematem teorii korelacji Oriona zainteresował się także profesor Vincenzo Orofino, astrofizyk z Uniwersytetu Salento. W 2011 roku Orofino napisał pracę pod tytułem Astronomiczna analiza ilościowa teorii korelacji Oriona. Astrofizyk wskazał, że nie ma astronomicznych i astrofizycznych argumentów przemawiających za odrzuceniem teorii, że główne piramidy w Gizie reprezentują pas Oriona z Nilem reprezentującym Drogę Mleczną. Jednak jego zdaniem data 10500 rok przed naszą erą może być zbyt wczesna. Autor badał bowiem powiązania z czasów budowy piramid akceptowanych przez egiptologów. Orofino wskazał, że w skali, która została wybrana przez budowniczych piramid do odtworzenia pasa Oriona na Ziemi, liniowa odległość pomiędzy piramidą Mykerinosa a Nilem wzdłuż linii prostej, łącząc dwie skrajne piramidy w Gizie, praktycznie odpowiada odległości kątowej pomiędzy Mintaką a centralnym punktem Drogi Mlecznej, wzdłuż prostej, łączącej dwie skrajne gwiazdy asteryzmu. Orofino wskazał, że względne pozycje trzech piramid w Gizie pokrywają się w ramach niepewności pomiarów astrometrycznych gołym okiem ze względnymi położeniami trzech gwiazd w pasie Oriona. Co ciekawe, astrofizyk wskazał również, że jasność wizualna gwiazd pasa Oriona jest obecnie skorelowana z wysokością odpowiednich piramid ocenianych w odniesieniu do wspólnego poziomu odniesienia, to jest do piramidy Cheopsa.
ponieważ modele ewolucji gwiazd sugerują, że jasności wszystkich trzech obiektów pasa Oriona w czasie budowy piramid były zasadniczo równe obecnym, stwierdzona korelacja była wciąż aktualna w tamtej epoce. Według Roberta Buwala wszystko to wpasowywałoby się w ramy rozpowszechnionej wśród starożytnych Egipcjan wiary o połączeniu pomiędzy niebem a ziemią, podsumowaną powiedzeniem jak na górze, tak na dole. Podsumowując, teoria korelacji Oriona pozostaje niepotwierdzona, choć na przykład astrofizyk Orofino uważa, że istnieje powiązanie. Prawdopodobnie faktycznie budowniczy piramid mogli w jakiś sposób kierować się gwiazdozbiorem Oriona. Nie byłoby w tym niczego nadzwyczajnego, wszak piramidy są rozorientowane astronomicznie wskazując na północ, południe i wschód, zachód. Sama piramida Cheopsa zawiera wszak cztery gwiezdne szyby, które wskazywały na Tuban, pas Oriona, Seriusza i Kochab. Piramidy w Gizie z pewnością były budowane z myślą o powiązaniach astronomicznych. Nie ma jednak pewności, że trzy piramidy odpowiadają akurat trzem gwiazdom z pasa Oriona akurat w 10500 roku przed naszą erą. Teoria korelacji Oriona w takiej formie wciąż jest kwestionowana, ponieważ dowody są nieprzekonujące. Choć układ wygląda bardzo podobnie, to istnieje różnica kątowa, a jej akceptacja wymagałaby rewizji egipskiej chronologii oraz wiedzy o starożytnym Egipcie. To wszystko sprawia, że teoria korelacji Oriona, choć ciekawa, jak na razie nie została potwierdzona. Jak zwykle piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.